w ostatnim odcineczku! Zajęliśmy się ponownie sprawą Mukuro i Kusaby, ponieważ to nie Makoto ją zabił. A więc przeprowadziłem bardzo dokładne śledztwo, dzięki któremu myślę, że wiem, kto jest mistrzem gry. Znaczy, mam w sumie dwie teorie. Będzie to straszna dupa, jeśli żadna z tych dwóch osób nie jest mistrzem gry, naprawdę. Ale po całym tym śledztwie i po tym, jak montowałem tamten odcinek i ponownie sobie przyjrzałem całe to śledztwo dokładniej, to mam dwie teorie. I raczej to na pewno jedna z tych dwóch osób. Moi drodzy, mistrzem gry według mnie jest albo Mukuro i Kusaba, albo Junko. Najlepszym dla mnie dowodem były lodóweczki, które potwierdziły mi, że nikt z naszej szóstki nie jest mistrzem gry. Większość była zajęta, czyli musiały tam leżeć ciała osób, które już zmarły. I tylko siódemka, tylko i wyłącznie siódemka była pusta, co oznacza, że poza naszą szóstką w tym momencie jest jeszcze jedna dodatkowa osoba. Moim zdaniem jest to mistrz gry. I teraz tak, jedna z tych osób, które w przeszłości zmarły, musiała tak naprawdę nie umrzeć i upozorowała swoją śmierć, jest mistrzem gry. I tutaj moje dwie teorie. Dwie osóbki mogą być tym mistrzem gry. Po pierwsze Junko. Junko dlatego, że wszystkie te śmierci, egzekucje, które wcześniej widzieliśmy, ciężko by było upozorować. Wiecie, jeśli uczniowie się między sobą zabijają, no to ta druga osoba na pewno jest martwa. Tak samo w momencie, gdy następuje egzekucja podczas rozprawy klasowej, to my wybraliśmy. Natomiast jedyna śmierć, która się wydarzyła od tak, tak totalnie z dupy, to była śmierć Junko, która w pewnym momencie zaczęła się chyba kłócić z Monokumą, już nie pamiętam, ale oni między sobą się tam kłócili i jebciach, Junko masz karę i zdychasz tam papatki, papatki Junko. I to uważam, że dało się upozorować i wydaje mi się, że Junko jest mistrzem gry i zabiła Mukuro i Kusabę. Druga teoria jest taka, ponieważ troszeczkę mi to ciało, które znaleźliśmy 16 ucznia, tej niby Mukuro, nie pasuje, dlatego że właśnie, zobaczę sobie jedną rzecz, profile uczniów i już wam tłumaczę dlaczego. Muszę znaleźć profil Junko. Profil Junko, czy 169-44-80. 169-44-80. Kurwa, a gdzie jest 16 uczennica? Ej, nie, chciałem sobie porównać, czy one mają taką samą wagę, ale wydaje mi się, że mają bardzo podobną wagę, wzrost i tak dalej. Natomiast już tłumaczę, o co mi chodzi. Mukuro znaleźliśmy martwą, niby Mukuro. Natomiast te włosy, te paznokcie, te buty. Wydaje mi się, że mogła to być Junko, która już wcześniej zmarła. Wzięła sobie ciało Junko, położyła je, no bo miała dostęp do sali biologicznej bez problemu, więc mogła wziąć to ciało. Pamiętajmy, że te rany były stare. Te rany były sprzed kilku dni, więc to mogły być rany, które... Kurwa! To były rany sprzed kilku dni, więc to mogły być rany, które zrobiły te metalowe pręty na ciele Junko. A później wiecie, kurczak, ciach, krew, nóż wbity i w sumie tyle. Ale to te rany, które mają kilka dni, mogły spowodować śmierć Junko, co by oznaczało, że Mukuro i Kusaba jest mistrzem gry i podłożyła tylko ciało Junko, moi drodzy, żeby w jakiś tam sposób wrobić wtedy Kyoko. Ale serio, na podstawie tego, co wiedziałem, to wydaje mi się, że któraś z nich. Więc moi drodzy, chodźmy. Co do szkoły, to totalnie nie mam pomysłu. Mam wrażenie serio, że nastąpiła jakaś zagłada totalna. Dyrektor szkoły chciał nas w jakiś tam sposób ocalić, ochronić przed światem zewnętrznym. Zamknęliśmy się tutaj, zgodziliśmy się na zamknięcie tutaj. I na przykład, nie wiem, coś Junko odwaliło, może ona nawet też się zgodziła, ale jej coś odwaliło, jak już zostaliśmy zamknięci, to powiedziała, dobra, no to użyję was do mojej kurde giereczki. Wykasuję wam jakoś pamięć, nie wiem jak, ale jakoś nam chyba wykasowali pamięć, bo z tego, co widzieliśmy na podstawie ostatniego odcinka, to my się wszyscy, kurde, już znaliśmy. I nie jesteśmy pierwszakami. My już chodziliśmy do tej szkoły chyba nawet ponad rok. I mam wrażenie, że wszystko zostanie rozwiązane podczas, moi drodzy, tej rozprawy. Wygląda na to, że tym razem jestem jako pierwszy. Wcześniej przyszedłeś, Makoto. Dobrze, przynajmniej wiem, że cała nasza tutaj szósteczka jest dobra, jest bezpieczna, to nikt z nas nie zrobił, więc nie będę was oskarżać, ani nic. Jesteśmy kolegami. Czy to znaczy, że jesteś gotowy? Jest, jest.
Tak, w pewnym sensie. Ale co zresztą? Dlaczego jeszcze ich nie ma? Nie martw się, jestem pewna, że wkrótce tu będą. I tak jak powiedziała, tak się zjawili. A, tylko Byakuya? Byakuya! Byakuya? Ej, dlaczego taki agresywny w stosunku do mnie jesteś? Zaczęli się schodzić jedno po drugim, ale wszyscy byli w tym samym szoku. O co wam chodzi? We wcześniejszym odcinku dostaliśmy również zdjęcie, na którym wszyscy byli oprócz mnie, natomiast wydaje mi się, że ja po prostu zdjęcie robiłem. Hina? Mistrz gry? Zrobił coś, żeby postawić ich przeciwko mnie. Ja pierdzielę. Hiro? Cisza. I to nie była zwykła cisza. To cisza przepełniona strachem i podejrzeniami. Coś jak... No w sumie Monokuma, wiecie, mógł powiedzieć: o, patrzcie, patrzcie, kogo tutaj nie ma na tym zdjęciu? A kto uciekł przed egzekucją? No ale gdybym był mistrzem gry, to bym kurwa nie zrobił czegoś takiego. Nie pokazałbym wam czegoś takiego, ani nie zasugerował takich rzeczy. Na pierwszej rozprawie klasowej, no, gdzie podejrzewają mnie... Spóźniłam się! Ta cisza mojego mistrza jest taka przepiękna, taka fajna, taka seksowna, aż mi gorąco między nogami. A teraz mnie słuchać? Sześciuteńko będzie cacy, jeśli zostawicie sprawy w moje ręce. Z moimi ostrymi jak brzytwa nożyczkami w rękach sprawię, że z tego całego lorda zła nie pozostanie nic. Myślałem, że nie możesz zabijać nikogo poza uroczymi małymi chłopcami. Jeśli to jest to, czego mój mistrz chce, to może to być chłopiec, dziewczyna, czy jak tam się identyfikuje. Zajmę się każdym. Aciu! Gdzie ja jestem? Żadne słowo ze słownika nie jest w stanie opisać rozczarowania, jakie właśnie czuję. Cześć, Monokuma. Czy wszyscy już dotarli? Widzę, że wszyscy macie ponure minki na twarzy. No dobra, więc zaczynajmy. Tak! Ostatnia rozprawa klasowa, która jest pokryta najczarniejszą rozpaczą, klimaksimum smutku. Masz rację, to jest ostatnia rozprawa klasowa i tym razem będzie sprawiedliwie. Nie będzie, bo on już ich postawił przeciwko mnie, więc pewnie zmarnujemy godzinę, żeby tym debilom powiedzieć, że to nie ja zrobiłem, że nie ja jestem mistrzem gry. Co to ma znaczyć, że tym razem... Skończ z tymi oszczerstwami, jestem bardzo uczciwym miśkiem, wiesz? Jeśli by istniał konkurs na najbardziej uczciwą osobę w całej galaktyce, wygrywałbym nagrody co roku. Mam zamiar wygrać fair play i upewnię się, że każdy, kto wygodnie siedzi przed ekranem telewizora, będzie świadomy, że to rozpacz jest potężniejsza niż jakaś tam śmieszna nadzieja. Dość tych przeciąganych bzdur. Rozpocznij już rozprawę. Jasne, jasne. Niech zacznie się rozprawa. Będę na was czekał na dole. Więc nawet nie próbujcie uciekać. Nie ucieknę. Stawię ci czoła i ci zniszczę. Śpiąc się tak głośno jak zwykle, Monokuma zniknął. W porządku. To nie będzie trwało za długo. No, czyli myślą, że to ja jestem. A jak miałbym kontrolować Monokumę, debilu? Pamiętaj ten pokoik. Czyli osoba, która jest mistrzem gry, siedzi teraz w tym pokoiku. No musi tam siedzieć. Inaczej nie ma jak kontrolować Monokumy. A Hina o tym wie, a mimo wszystko się tak zachowuje. Z niespotykalną pewnością siebie Byakuya był pierwszym, który wszedł do windy. Następnie jeden po drugim podążyli za nim. I jeszcze do mnie takie zębiska wyciąga. Przecież widziałaś, że trzeba sterować Monokumą i być tam, w tamtym pokoju. Co kurwa, rozdwajam się? Klony mam? Nikt nie nawiązał kontaktu wzrokowego, nikt nie powiedział ani słowa, po prostu weszli do windy. Zachowują się dziwnie. To prawda, musiałabyś zobaczyć to zdjęcie. Jakby każdy popadł w paranoję podejrzenia innych. Ale chyba wiesz, dlaczego tak jest, nie? Tak mi się wydaje. Cóż, wkrótce będziesz mógł nam o tym opowiedzieć wszystkim na rozprawie klasowej. Wiem, wiem, jestem gotów. Gotów na wygraną, tak? Tak, Kyoko! Oczywiście. Miło mi to słyszeć. No to wchodzimy, tuptamy i wtedy Kyoko weszła do windy. A ja za nią. Na, przekroczyłem próg i stanąłem w windzie. Na. A dalej, kurde, tyle rozpraw klasowych, a Monokuma dalej, kurde, nie odpalił nam jakiejś muzyczki w tej windzie. Bez ostrzeżenia zaczęła jechać w dół. Coraz to niżej i niżej. Nadal niżej. Dobra, już, tak bardzo nisko jechała. Czy to jest sala na ostatnią rozprawę? Co sądzicie? Czy to nie idealna scenaria jak na zdecydowanie o ludzkim przeznaczeniu? Oto długo oczekiwany ostatni poziom. Jak zawsze ekscytująca bitwa z finałowym bossem.
Ja sobie tutaj zasiądę, po prostu zajmę puste miejsce dla 16 osoby. No dobra, no to zaczynamy. Skoro to nasza ostatnia rozprawa klasowa, przybywam do was ze specjalną zasadą. Słuchajcie, jeśli odgadniecie, kto stoi za śmiercią Mukuro i rozwikłacie tajemnicę kryjącą się za tą szkołą, to zwycięstwo należy do was. Ale jeśli wam się nie uda, wtedy zwycięstwo przypada mnie. Oczywiście na przegranego będzie czekać super ekscytująca oraz przyspieszająca bicie serce kara. Chcesz powiedzieć, że jeśli przegrasz, to poddasz się egzekucji? Tak zrobię. Egzekucja na Monokumie. Cudownie. I to koniec? Żadnych kruczków, żadnych niedomówień? Oczywiście, że nie. Oni się mają swój honor i dotrzymują oraz danego słowa. Dobra, to nie jest teraz istotne. Mam tylko jedno pytanie. O, podszedłeś do tego na poważnie. Rajuszu, dobrze się czujesz? Hiro ma pytanie? Nie, nie jesteśmy duchami. Czy mistrz gry to tylko jedna osoba? Hmm? Dobra, nic nie mów. Znam już odpowiedź. Wszyscy tu robicie za mistrza gry. Wszyscy na mnie... Co? O kurwa, no to tak jak myślałem. Będę musiał pół godziny wpajać mu do głowy. Jakim cudem ty tutaj dotarłeś? Do ostatniej rozprawy. Mam rację, tak? Wiecie, ty nic nie wiesz. O nie, naprawdę będę się musiał z nim kłócić. Nieprzerwana debata. Zdjęcie grupowe, miejsce do sprawdzenia, e-handbook dyrektora. No dobra. Wy tu wszyscy razem współpracujecie, co nie? Mam dowód, więc wiem, że mam rację. Pewnie chodzi mu o zdjęcie grupowe. Hej, ukradłeś moją kwestię. Chcecie się mnie pozbyć, jestem tego pewna. Dlaczego? Również mam na to dowód. Uspokójcie się. Co za zbieg okoliczności, ja również mam swój... Tak, wszystko wam podał Monokuma, tak? Dowód na to, że wszyscy spiskujecie przeciwko mnie. Jak nasza trójka... Co? Kurde, nie zdążyłem przeczytać. Przez chwilę mi przyszło na myśl, że może... Każde to zdjęcie grupowe było inne. I na przykład na moim nie było widać mnie. Kurwa. Na moim na przykład nie było widać mnie. A na zdjęciu Hiro na przykład nie było widać Hiro. Analogicznie z Hiną i... Analogicznie z Hiną i Byakuyą. Nie jesteście wyjątkami, ja również mam dowód. Co? Ty też? Dowód, który macie na myśli, to grupa w zdjęcie, tak? No. Cóż, tak. Chwilka, ale moje jest inne. Pokaż, na twoim zdjęciu ja również jestem. Okej, czyli to co myślałem. Ale to niemożliwe, bo na moim zdjęciu... Pokaż twoje zdjęcie. Okej. Widzisz, na moim akurat mnie nie ma. Moi drodzy, zauważyłem jedną rzecz, która przykuła moją uwagę na poprzednim zdjęciu. I to nie może być... To nie może być zbieg okoliczności. Zwróćcie uwagę, której twarzy nie widać. Spójrzcie na lewą stronę. Na tamtym zdjęciu, okej, no ona jest odwrócona, ale na zdjęciu poprzednim też była jakoś tak zasłonięta. Nie, może to jest tylko zbieg okoliczności, ale i tu nie widać jej twarzy. Jeśli chodzi o te zdjęcia, to odpowiedź jest bardzo prosta. Debile, ktoś musiał robić to zdjęcie. Tutaj ty robiłaś, wcześniej ja robiłem. Co jest z wami nie tak? Właśnie widzę, to oznacza, że... Hiro, ty też masz zdjęcie, prawda? Pokaż mi je na chwilę. Dobrze, ale uważaj, to bardzo cenny dowód. Pokaż mi to zdjęcie. Ej, trzy razy to już nie jest zbieg okoliczności. Zwróćcie uwagę na Junko. Więc sekret kryjący się w tych zdjęciach został rozwiązany. Sekret czy nie, mam to gdzieś. Wszyscy jesteście razem na tym zdjęciu, tylko mnie tam brakuje. Ale na moim już jesteś. Próbujecie mnie oszukać? Co, daj Byakuya mi też swoje zdjęcie. Więc te zdjęcia miały na celu wywołać między nami kłótnie i podejrzenia. Mistrz gry zostawił pułapkę, żeby każdy z nas myślał, że reszta dla niego współpracuje. Zostawiłem pułapkę? Pułapkę? Jak śmiesz? Co ciebie skłania do takich śmiałych oskarżeń? Dowód, którego potrzebuję do odkrycia pułapki Monokumy. Każde zdjęcie ma wspólną cechę. Istnieje powiązanie między pewną osobą, która nie pojawia się na żadnym ze zdjęć. A tą osobą jest... Ci, którzy dostali zdjęcia. Ktoś musiał je zrobić. Na każdym zdjęciu nie ma jedynie osoby, która otrzymała dane zdjęcie. Skoro już o tym mowa, myślę, że również... Tak, 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 pokaż. Czy cztery razy? Czy jest? Ej, patrzcie. O chuj. Ej, dlaczego tak szybko poleciało? Natomiast zwróciłem uwagę ponownie na
Moi drodzy, Junko, i znowu jej twarz była zasłonięta. Inaczej mówiąc, Monokuma dał każdemu z nas grupowe zdjęcie, na którym zawsze brakuje jednej osoby. Tylko dlaczego jej twarz jest zasłonięta? Przecież wiemy, jak wygląda. Kiedy zobaczyliśmy nasze zdjęcia, założyliśmy, że inni są naszymi wrogami. Mianko, w końcu to zobaczyłeś, he? Tak, właśnie o tym myślałam, ale gdzie tu wskazówka? Monokuma mógł próbować zrobić coś więcej niż tylko nas dezorientować. Jest jeszcze coś, co mnie niepokoi w tych zdjęciach. Tylko co to może być, co mnie tak w nich porusza? Słuchajcie, czy mogę obejrzeć wasze zdjęcia jeszcze raz? To nie ma bezpośredniego związku z tym, o czym teraz rozmawiamy, ale chciałbym coś sprawdzić. Jasne, trzymaj. Proszę, nie ma problemu. Jestem pewien, że w tych zdjęciach jest coś nietypowego. Muszę je dokładnie porównać. No, no patrzcie. Widzicie? Każdą twarz widać. Zdjęcie Byakui. Oprócz Junko. Tutaj, oprócz Junko. Oprócz Junko. No i na moim zdjęciu analogicznie też i twarz jest zasłonięta. Co teraz? Jest coś w nich dziwnego, coś, czego nie mogę się doszukać. Jak nie możesz? Możesz w końcu zapomnieć o tym zdjęciu? Że też próbujesz mnie wykiwać taką oczywistą fałszywką. Ależ mnie tym wkurzyłeś. Hiro, przez ciebie głowa mnie boli. W dodatku dołożyli wszelkich starań, by wyglądało, że nosiliśmy te same mundurki. Myślicie, że te zdjęcia są fałszywe? Nie, są prawdziwe. Nie, nie, zapewniam was, że są prawdziwe. Zgadzam się tutaj z tym. O czym ty mówisz? Nie ma takiej opcji. Właśnie, nie przypominam sobie, żebym robił takie zdjęcie. Muszą być fałszywe i jestem tego pewien. Ale czy możemy być tego pewni? He? Nie zrozum mnie źle, też nie pamiętam, żeby je nam robiono, ale... Czy mamy 100% pewność, że te zdjęcia są fałszywe? Co przez to rozumiesz? Powodem, dla którego nie pamiętam tych zdjęć, nie jest to, że one są fałszywe. To może być całkiem inny powód. Jakiś okropny powód. Wręcz ciężki do uwierzenia powód. Skasowano nam pamięć, moi drodzy. Wisielec? Chodzi o pamięć? Amnezja? Amnezja. Okej. Okay. Mamy A, jeszcze E. Daj mi je. Dobra, mamy E, teraz Z, ciach, jeszcze A potrzebuję. O, daj. Dobrze, doskonale, mamy amnezję. Moim zdaniem w jakiś tam sposób wykasowano nam, moi drodzy, pamięć. Powiedzmy, że jakimś sposobem wszyscy straciliśmy wspomnienia. To trochę wyjaśnia, czyż nie? A no tak, więc wszyscy straciliśmy w tym samym momencie część wspomnień, przez co zapomnieliśmy o zdjęciach, to ma sens. Dobra, mamy go z głowy. Jeszcze czego? Naprawdę myślisz, że uwierzę w taką niewiarygodną, okultystyczną historyjkę? Człowieku, walczymy z pluszowym misiem. Ja myślę, że we wszystko możesz uwierzyć. Właśnie! Wszyscy straciliśmy wspomnienia, to jest wręcz jakiś obłęd. To normalne, że nikt w to nie uwierzy, ale niezależnie jak bardzo w to nie wierzą, muszą to zaakceptować, nie mają innego wyboru. Dopóki tego nie pojmą, nie będziemy mogli ruszyć dalej. Musi być jakiś powód na udowodnienie, że te zdjęcia są autentyczne. Pokój kontrolny Monokumy, płyta z wywiadami. O, płyta z wywiadami. Profil Mukuro, handbook. Dobra, wydaje mi się, że płyta. Płyta z wywiadami. Obiecuję wam, ja nie utraciłem żadnych wspomnień. Odkąd tylko przybyłam do tej szkoły, pamiętam wszystko. Okej, okay. Nie. Kurde. I teraz... dałbym tę płytę z wywiadami. Jak ona mówi, że pamięta wszystko. Dobra. Ciach. I daj to. Tu. Ciach. I mamy to. Płyta z wywiadami. Skoro pamiętasz wszystko, to powiedz mi, o co chodzi z tą płytą i tym wywiadem. No. Te zdjęcia nie są jedynym dowodem na to, że straciliśmy nasze wspomnienia. Ta płyta też o tym świadczy. Chyba nie chcesz pokazać nam czegoś? Nie... Zamknij się, Toko. Nie, nic z tych rzeczy. No, tu są właśnie wywiady, my się pysie. Chodzi o nagrania, w których każdy z nas udzielał wywiadu dyrektorowi z Akademii Szczytu Nadziei. Kiedy mówisz o wszystkich, masz na myśli... Mam na myśli wszystkich, wliczając ciebie. Kłamiesz, nigdy nie przeprowadzałam takiej... To sobie obejrzyj to. Nie, to nie jest kłamstwo. Obejrzyj nagrania, zobaczysz, że na nim jesteś. Dyrektor z pewnością przeprowadzał z tobą wywiad. O czym... Ty mówisz? Nie zakładałem, że będziesz o tym pamiętać. Nie chodzi o to, czy pamiętam, czy też nie. Myślicie, że od tak w to wszystko uwierzę? Że straciłam jakoś swoje wspomnienia? Cóż, nie mamy też powodu, by się z tym nie zgodzić. Nie pozostaje nam nic innego, jak to zaakceptować. Jak możesz tak mówić? Mówimy tu o życiu, w którym nawdychaliśmy się amnezji. Właściwie jeszcze jedna myśl przychodzi mi do głowy. Jeszcze jedna myśl? Powiedziałeś, że na tym nagraniu widać, jak każdy z nas przeprowadza wywiad z dyrektorem, tak?
Czego one dotyczyły? Dyrektor przeprowadzał je z każdym z nas osobno i zadawał tylko jedno i to samo pytanie. Pytał nas, czy akceptujemy pomysł spędzenia reszty naszego życia w tej szkole. Co to w ogóle za pytanie? I jaka była nasza odpowiedź? Nie zgodziliśmy się, to oczywiste. Właściwie każdy z nas się zgodził. No to coś kurde musiało hardego się wydarzyć na świecie. Nawet ja słyszałem swój głos, jak godził się na spędzenie reszty życia w tej szkole. Dlaczego? Dlaczego zgodziłeś się na coś takiego? Ty również się zgodziłaś. Nie mam pojęcia, też niczego nie pamiętam. To samo tyczy się reszty? Nikt nic nie pamięta? Nie pamiętacie momentu, w którym się na to wszystko zgodziliście, ani nawet rozmowy z dyrektorem? To nie ma żadnego znaczenia. Nawet jeśli kupiłem tę bajeczkę z amnezją, to pomyśl, że miałbym spędzić tu całe swoje życie. To szalone! Jak mogę w to uwierzyć? Szalone czy nie? Jeśli tego nie zaakceptujemy, nigdy nie ruszymy do przodu. Mam rację? Oczywiście, że masz. W końcu to wszystko jest prawdą. Co? Wiem, że brzmi to absurdalnie, ale jeśli to prawda, nic z tym nie zrobimy. Zaiste. Pozostaje nam tylko kierować się tą jedną ścieżką. Więc naprawdę? Tak. Wszyscy straciliście wspomnienia w tym samym momencie. Od tego wszystkiego zaczyna boleć mnie głowa. Poza tym to nie jest zwyczajna utrata wspomnień. Ukradłeś nam specyficzne wspomnienia, czyż nie? O nie, to też już wywnioskowałeś, wykombinowałeś? Oczywiście, nie ma mowy, żeby amnezja dotknęła nas wszystkich od tak w tym samym czasie. Ale jak ktoś mógł w ogóle ukraść nasze wspomnienia? Jak? Weź nie pytaj, weź się przytul, zaakceptuj to wszystko i już. Gdybym wam powiedział, że użyłem hipnozy, to uwierzylibyście mi? Albo, że otworzyłem wam czaszki i pogrzebałem w środku? Czy któryś z was uwierzyłoby w to, co właśnie powiedziałem? To, jak straciliście pamięć, nie ma żadnego znaczenia. To, co jest teraz ważne, to rozwikłanie, jakie wspomnienia zostały nam odebrane. To próbujesz nam przekazać, racja? Piochu, widziałem, że mogę na ciebie liczyć. Wywiad z dyrektorem, grupowe zdjęcia. To nie wszystkie wspomnienia, które nam odebrano. To wszystko musiało mieć jakiś cel, powód, dla którego chciałeś odebrać nam wspomnienia. Oczywiście, że mam swój cel. To wszystko wiąże się z oryginalnymi motywami. Oryginalne motywy? Masz na myśli motywy, z którymi do nas przychodziłeś? Zmuszając nimi do wspólnego zabijania? To też ma coś wspólnego z utraconymi wspomnieniami? Miuhuhu, oczywiście, że tak. No ale ta część wciąż pozostaje tajemnicą. W każdym razie wiem, że to nie jest proste, ale proszę, żebyście się teraz skupili na rozprawie dotyczącej morderstwa Mukuro i Kusaby. Dobrze więc, chcesz, żebyśmy wpierw się dowiedzieli, kto stoi za morderstwem, zanim przejdziemy do czegoś innego. Zanim przejdziemy dalej, musimy rozwiązać każdy element układanki, więc musimy odkryć, kto jest mistrzem gry. Mordercą Mukuro. Pokój kontrolny, profil Mukuro, e-handbook. Dobra, więc kto ten zrobił, kto ją zabił? Ktokolwiek to zrobił, równocześnie stoi za tym wszystkim, tego jestem pewna. Ale kiedy, czy mistrz gry naprawdę musi być w tej szkole? Oczywiście, milion mil stąd, właśnie nie, jest w tym momencie w sali danych i steruje Monokumą. Nie ma wątpliwości, że mistrz gry kryje się na terenie szkoły. Skąd niby to wiesz? Masz na to jakiś dowód? Tak, mam. Pokój kontrolny. Na tyłach sali danych znalazłem panel, który kontroluje Monokumę. Mistrz gry musiał używać go do kontroli Miśka cały ten czas, więc nie ma co do tego wątpliwości, że mistrz gry znajdował się w tej szkole cały czas. Nie ma co do tego wątpliwości. Innymi słowy, możemy spokojnie założyć, że mistrz gry jest jednym z nas. Właściwie to nie. Nikt, kto tutaj stoi. Mistrzem gry jest osóbka, która znajduje się teraz w sali danych. Co? Dlaczego? Przypomnij sobie to, co Monokuma powiedział Makoto, a ten następnie nam powtórzył. No, co tak jak powiedział? Na pewno już to mówiłem, ale ta zabójcza gra zaczęła się z 16 uczniów. Wszyscy to licealiści. Jedyni ludzie, jacy postawili stopę w szczycie nadziei, odkąd zabójcza gra się zaczęła, to właśnie ta 16. Więc jeśli mistrz gry jest w szkole, to musimy założyć, że będzie on naszym 16 uczniem. Ale jak mu się udało przeżyć do tej pory? Więc zostaliśmy tylko my. To nie ja, nie jestem mistrzem gry. Nie no, lodóweczki, to że teraz ktoś steruje tym Monokumą. Przecież mamy dowody, żeby
śmiało powiedzieć, że to nikt z nas. Cóż, ja również. To może być Makoto, Walcie. Co? Dlaczego ja? Bo to dziwne, jak udało ci się, pierdol się. O, kapuję, mógłby spokojnie przeżyć, tylko jeśli nam sam byłby mistrzem gry, prawda? Hirohiro, raczej każdy w takim wypadku powinien się zastanowić, jakim cudem ty dotarłeś do ostatniej rozprawy. A, dobra, macie mnie. Chwila, co ty tu znów mącisz? Spokojnie, nie ma powodów do paniki. Prawdziwa tożsamość mistrza gry niebawem zostanie ujawniona. Do tego czasu dowiedzmy się, kto zabił Mukuro. Dobry pomysł. Żeby nie tracić swojego czasu na kłótnie, powinniśmy raczej zastanowić się, jak rozwiązać tę sprawę. Racja, jak wiele czasu zmarnowaliśmy gadając o samym morderstwie. Zgadzam się. Czy mamy coś jeszcze do przegadania? Jeśli chcemy o czymś porozmawiać, myślę, że coś na pewno się znajdzie. Nie ustaliliśmy, która rana Mukuro była śmiertelna. Myślałem, że to wiemy. Umarła od ciosu w tył głowy. Nie, nie od tego. Nie, to jej nie zabiło. Tu musiało być coś zupełnie innego. Zgodzisz się ze mną? Jest, jest, jest. Prawdziwy powód śmierci, inne rany. Dokładnie tak. Wszystkie rany na całym ciele. To właśnie one były przyczyną jej śmierci na całym ciele. Czyli ta śmierć Junko, która została upozorowana, to może być właśnie to. Hej, zatrzymaj się na chwilę. Czytałeś plik Monokumy, co nie? Ciało pokrywają inne rany, ale są one co najmniej sprzed kilku dni. No i właśnie w tym momencie nie wiem, czy Junko, czy to Mukuro jest w takim wypadku, moi drodzy, mistrzem gry. Jest tam wyraźnie napisane, te rany powstały przynajmniej kilka dni wcześniej, więc nie ma możliwości, żeby one ją zabiły. Ale na pewno to ciało, które tam leżało, to ta Junko z prętami. Więc nie ma możliwości, żeby one ją zabiły. Rozważmy inną opcję. Co jeśli morderstwo miało miejsce właśnie kilka dni wcześniej? Co? Co jeśli w momencie odkrycia ciała Mukuro była martwa od kilku dni? Jeśli to prawda, to rany, które doprowadziły do jej śmierci, mogły pojawić się kilka dni wcześniej. To nie ma sensu! Bo ona mogła nabawić się tych ran, zanim jeszcze tu przybyliśmy. Skąd to wiesz? Czy to nieoczywiste? Jest ostatecznym żołnierzem, prawda? Więc wiecie, nie mogła, ponieważ znaleźliśmy plik, czy jakąś rozmowę z dyrektorem, już nie pamiętam. Znaleźliśmy po prostu coś, co mówiło, że niesamowite jest to, że Mukuro nie ma na sobie żadnych ran, mimo tego, że była właśnie tym ostatecznym żołnierzem. Mylisz się. A, przerwałaś mi. Zanim cokolwiek mogłam powiedzieć. No weź, za kogo ty mnie masz? Nie jestem dziwolągiem. Przynajmniej wysłuchaj do końca to, co mam do powiedzenia, zanim przerwiesz. Jeśli wiesz, że ci przerwiemy, to po co w ogóle o tym mówisz? Dobra, co ty masz takiego niesamowitego do powiedzenia? Koleżanko, zdjęcie grupowe, płyta z wywiadami, profil Mukuro, pokój... Myślę, że profil Mukuro może być tutaj. No, była ostatecznym żołnierzem, to tak. Co dalej? Kurwa, co? Ta, była wszystkie... Ja nic, kurde, tu nie widziałem. Ale użyjmy właśnie tego profilu na tym kręciołku, który mówi Toko. No, dobra, ciach. Rany w walkach. No właśnie nie. To, co mówiłem wcześniej, że mimo wszystko nie miała żadnych ran po walkach. Nie, Mukuro nie nabyła tych ran w walce, właśnie. Tak wynikało z plików pokoju dyrekt... Okej, to było w plikach. Kiedy weźmiemy pod uwagę czas, jaki spędziła w poszczególnych walkach jako członkini Fenrirów, w momencie przybicia do tej szkoły nie miała na sobie żadnej znaczącej rany. Żeby odmówić mi w takim stylu, właściwie to całkiem odświeżające. Może to przez trening mistrza? W każdym razie możemy być pewni, że Mukuro nabyła te rany dopiero po przybyciu do szkoły. Innymi słowy, to one mogły doprowadzić do jej śmierci. Ciężko sobie wyobrazić inną możliwość. Kiedy sprawdzałam jej ciało, zauważyłam, że rany na jej brzuchu i głowie nabyła po tym, jak już była martwa. Jeśli ktoś ma jakieś sugestie, to proszę bardzo, ale możemy na wstępie założyć jedno. Rany na ciele Mukuro doprowadziły do jej ostatecznej śmierci. Ale skoro to ją zabiło, to oznacza, że naprawdę nie żyje od jakiegoś tam czasu. Dokładnie to oznacza. Kiedy znaleźliśmy jej ciało w ogrodzie, nie żyła od kilku dni. Czyli to musi... Ej, moi drodzy, bo teraz sobie tak pomyślałem, że Mukuro i Junko w takim razie były razem w tym Fenrirze. No bo Mukuro była w Fenrirze, nie? I ona miała tego wilka na dłoni. Ale to Junko zginęła. Raczej to ciało to jest właśnie ciało Junko, które zostało tam naszpikowane tymi prętami metalowymi.
bo widzieliście włosy, te butki, te pazurki i no wszystko się generalnie zgadza z tym, te rany, ale co robi ten tatuaż na dłoni? Czy one w takim razie razem należały do tamtej organizacji? Ale co Junko miałaby robić w tamtej organizacji? Kiedy znaleźliśmy jej ciało w ogrodzie, nie żyła od kilku dni. W takim razie, co w związku z tym wydarzyło się ostatniej nocy? No, przyszła do mnie Menda. Makoto, powiedziałeś, że zostałeś zaatakowany w swoim pokoju przez zamaskowanego zabójcę. To był mistrz gry w takim razie. To? Osoba, która tutaj stoi? To jest mistrz gry. Jeśli Mukuro była martwa już od kilku dni, to nie mogła być ona. Tak więc, kto cię zaatakował? Tożsamość osoby, która mnie zaatakowała, nikt inny nie przychodzi mi do głowy poza mistrzem gry. Dokładnie tak. Tym, kto mnie zaatakował, był prawdziwy mistrz gry. No. Kiedy odnaleźliśmy ciało Mukuro w ogrodzie, noszącą tę samą maskę... No. Naturalnie założyłem, że to ona musiała mnie wtedy zaatakować. Ja też tak zakładałem przez cały czas. Byłem jednak w błędzie. To nie ona, a mistrz gry. Coś masz do powiedzenia? A ty z czego się śmiesz? A, z niczego, po prostu to ciągłe siedzenie i słuchanie sprawia, że tracę cierpliwość. Chyba muszę się wtrącić. Zacznijmy delikatnie od prostego pytania. Zakładacie, że to właśnie ja zaatakowałem Makoto, prawda? Zakładacie? Nie, możecie dokładnie stwierdzić, kto krył się za maską, czyż nie? Tak jest właśnie sens tej maski. Prawdziwa tożsamość zamaskowanego zabójcy to Mukuro i Kusawa. Przynajmniej tak mi się wydaje. Niuhuhu. A może macie na to jakiś inny dowód? Nie, nie ma mowy, aby Mukuro mnie zaatakowała. Nawet jeśli nie widziałem jej twarzy. To? Mukuro miała widoczny tatuaż Fenrira, porównując ten fakt do zabójcy. Nie ma tam tego tatuażu. Ale teraz mam mindfucka, bo w takim razie... Co Junko martwa robiła z tatuażem? A Mukuro nie ma nie widziałeś jego twarzy, prawda? Więc nie masz pojęcia, kto krył się pod maską. Mówię ci, to była Mukuro i Kusaba. Zbierzmy na przykład, to była Mukuro i Kusaba. To istnieje jeszcze jedna część ciała, która udowadnia, że to nie ona. O, a jaka część masz na myśli? Chodzi ci o prawą dłoń? Lewą dłoń. Prawą stopę. Chyba prawa dłoń. Jej najbardziej widoczną cechą jest tatuaż. Chciałem też zobaczyć tutaj, na której dłoni miała ten tatuaż, ale nie mogę tego nigdzie znaleźć. Ale profil Mukuro. Według profili Mukuro nie miała ani jednej blizny, bla bla bla. Wysokość 169,44. 169,44. Nie, nie mam kurde profili uczniów. Chciałem porównać z Junko, cholera. Dobra, wydaje mi się, że prawa dłoń. Albo na lewe, już nie pamiętam. Albo prawa, albo lewa dłoń. Dobra, to była prawa dłoń. Okej. Mamy to, moi drodzy. Ta Junko, która tam była martwa, miała tatuaż, ale tatuaż przecież miała Mukuro. Ale mam mętlik we łbie! Mukuro miała tatuaż na prawej dłoni, jeśli dobrze pamiętam. Reprezentacja Fenrira, innymi słowy tatuaż wilka. Tak się składa, że widziałem prawą dłoń osoby, która mnie zaatakowała. I nie miała, nie zwróciłem na to uwagi wcześniej. I nie było na niej żadnego tatuażu. Kurde, jak ja... Nie zwróciłem na to uwagi w ogóle wcześniej. Więc osoba kryjąca się za maską nie może być Mukuro. Dobra, niech będzie. Tu mnie masz. Może to jednak nie ona. Aczkolwiek zwróciłem uwagę na pazurki. Ale to dalej nie dowodzi, że to byłem ja. To mógł być ktokolwiek inny, czyż nie? Hiro, Toko, Hina oraz ja mamy solidne alibi na tę całą noc. Właśnie, wtedy byliśmy w sali gimnastycznej, rozrywając się na strzępy, więc to nie mógł być nikt z nas. O, okej, spoko. Czyli to nie wy. Ale co z Kyoko? To ona może za tym stać? To nie ona. O, czyżby to mój wielki powrót? Trafiłem prosto w sedno? Jeśli pozwolisz, to coś ci pokażę. Pokażesz? Ale co? Jak sądzisz, pokażę ci dowód, który rozwieje wszelkie wątpliwości, o których wspomniałeś, zanim ktokolwiek coś powiedział. Co Kyoko pokazała? Co zrobiła? Co to? Kyoko zdjęła swoje rękawiczki. Twoje dłonie. Bez namysłu rzuciłem na nie okiem. To nie było jakieś małe poparzenie. Okropne, prawda? To stało się podczas moich pierwszych lekcji jako detektyw. Byłam niedoświadczona.
Myślałem, że nie chcesz, by ktokolwiek je zobaczył. Nie przeszkadza mi to, jeśli to pomoże choć w małym stopniu zbliżyć się do zdemaskowania mistrza gry. Kyoko wyglądała, jakby delektowała się tymi słowami. Potem znów założyła swoje rękawiczki. Więc to nie jest Kyoko, ciunku. Moje rany są wystarczającym dowodem. Dokładnie tak. No, tutaj ta osóbka nie miała żadnych ran. Makoto, czy osoba, która cię zaatakowała, miała takie rany jak moje? Nie, żadnej. Jestem tego pewien. Czy wszystko jest teraz jasne? Nie ma co do tego wątpliwości. Osobą, która zaatakowała Makoto, to sam mistrz gry. Miochucho, to jest okropne. Nie dość, że ujawniacie moje sekrety, to jeszcze muszę patrzeć na te wręcz szkaradne rany. Oj, sorki. Powiedziałem to na głos? Mam nadzieję, że nie uraziłem twoich uczuć. Nie, możesz mówić co sobie chcesz. No tak, bo mam mnie to przyskrzynić do muru, tak? Tyle, że to wciąż za mało. Jak pewnie wiecie, szczegóły dotyczące śmierci Mukuro są wam całkowicie nieznane. To prawda, wiemy jedynie tyle, że została zabita tuż przed porankiem. Wręcz przeciwnie, wiemy tylko tyle. Nie chcesz nam chyba wmówić, że była już martwa, zanim tutaj przybyliśmy, czyż nie? Piochucho, akurat o to nie musicie się martwić. Obiecuję wam, że Mukuro umarła już po tym, jak rozpoczęła się nasza mała zabawa w zabijanie. W takim razie została zabita w sekrecie bez naszej wiedzy. Po tym jak umarła, kto wie ile czasu minęło, zanim ją znaleźliśmy. O kurwa. Moi drodzy, te rany i to wszystko, to na pewno była ta Junko, ale... Teraz mam może taką dziwną, głupią teorię, ale nic innego mi nie przychodzi do głowy, żeby... wyjaśnić te rany, znaczy te rany, przepraszam, ten tatuaż wilka, że ta ofiara miała. Co jeśli, moi drodzy, to nie była Junko, a wtedy umarła Mukuro, a Junko na przykład, to co mówiłem na wstępie, jest faktycznie tym mistrzem gry. No bo jak w innym wypadku wyjaśnimy tego wilka? Tylko że co w takim razie Mukuro robiła w przebraniu Junko? I jedyne, co przychodzi mi na myśl, to to, moi drodzy, że mistrz gry, skoro skasował nam pamięć, mógł też w jakiś sposób w nią ingerować, manipulować nią, może sprawił, że Mukuro myślała, że jest Junko. Nie, no to też by było głupie totalnie, ale nic innego nie przychodzi mi do głowy, żeby wyjaśnić, kurde, ten tatuaż. No bo... W takim razie mistrz gry nie ma tatuażu, czyli mistrz gry nie może być, moi drodzy, Mukuro i Kusabą. Co oznacza, że ta osoba, która leżała, też nie może być Junko, no bo Junko przecież nie miała tatuaża, chyba, z tego co wiemy, ale Mukuro miała. Ale mam mętlik, ale porąbane! Czy zabójca mógł ją gdzieś przetrzymywać? Nie mogła przecież leżeć w tym ogrodzie przez cały czas, co nie? Jeśli by tak by było, to z pewnością zaczęłaby się rozkładać, zupełnie jak twój mózg. Nie, bo mamy lodóweczki, więc była gdzieś przechowywana, ale żeby ukryć gdzieś ciało i do tego je przechować, jest tylko jedno miejsce, to może być sala biologiczna. Dokładnie tak, misiu pysiu. I ona dała mi bardzo dużo odpowiedzi. Ciało Mukuro było prawdopodobnie trzymane w sali biologicznej. W sali biologicznej? Mówisz o tym pokoju na czwartym piętrze? Tak, i nawet otworzyła się jedną lodóweczkę. Dokładnie, właściwie sala ta jest używana jako kostnica. To idealne miejsce do przetrzymywania ciał w taki sposób, żeby zachowały się w dobrym stanie. Wspomniałeś również, że ciało było przeniesione z sali biologicznej do ogrodu. Nie mam wątpliwości, że tak właśnie było. Mam na to nawet dowód. Dowodem właśnie jest plan deka. Musi być tam... Tak, plan deka. Dokładnie, to jest mój dowód. I ta planteka pochodzi z sali biologicznej. To, co sprawia, że jestem taki pewny swoich słów, to planteka, którą znaleźliśmy w ogrodzie. Kiedy ją sprawdziłem, zauważyłem coś dziwnego. W jednym z rogów planteki jest coś napisane. O, napis brzmiał biologiczna. Święta krowo, jakim cudem zobaczyłeś taki mały druczek? Wygląda na to, że czepialska natura Makoto dała o sobie znać w doskonałym momencie. To udowadnia, że planteka oryginalnie pochodziła z sali biologicznej. Właściwie była tam cała sterta plantek jak ta. Więc kiedy morderca przenosił ciało, musiał zabrać ze sobą jedną z plantek, żeby owinąć nią ciało. Następnie zostawił ją na ciele, żeby osłonić się przed zraszaczami. Rany, wszystko brzmi u ciebie zaskakująco spójnie.
Ale to tylko jakaś zagadka z gaduń z gadula. Gdzie masz na to dowody? Udowodnij, że ciało było najpierw owinięte, a potem przeniesione do ogrodu. Nie ma na to dowodu. Po prostu wyjaśniłam, jak ja to widzę. Ale wydajesz się trochę zaniepokojony tym, co powiedziałam. Mam rację? Zaniepokojony? Kiedy zaczęliśmy wspominać o sali biologicznej, zrobiłeś się strasznie nerwowy. To dlatego, ponieważ klucz do ujawnienia twojej tożsamości kryje się właśnie w tym pomieszczeniu, czyż nie? Mówisz o zdemaskowaniu mistrza gry? Bo widzisz, w sali biologicznej jest pewna nieścisłość. To taka nieścisłość, której nie da się przeoczyć. Nieścisłość w sali biologicznej? Czy Kyoko mówi o... Nie słyszycie? Na. Jak z dzieckiem, zignoruj go. Muszę zebrać się w garści i to przemyśleć. Nieścisłość w sali biologicznej, czy Kyoko mówi o światełkach? Hej Makoto, a co mam zrobić z tą jedną rzeczą? O co ci chodzi? Jaką rzeczą? Piuchuchu, a jak myślisz? Mówię o twojej rodzince. Co? O ty kurde ciulu. Piuchuchu, nie mów mi, że zapomniałeś o tym nagraniu. Tak naprawdę chyba nic nie możesz zrobić. Widzieliśmy już całą szkołę i nie masz takiej siły, żeby ingerować w świat zewnętrzny chyba. Jak myślisz? Nie jesteś pewien, że twoja rodzinka wciąż jest bezpieczna? Dlaczego o tym w ogóle wspominasz? Twoja mama, tata, siostrzyczka, jak sądzisz, co się z nimi teraz dzieje? Są na tyle bezpieczni, jak ci się wydaje? Przestań o tym wspominać. Spokojnie, Makoto, on próbuje cię wkurzyć. Racja, muszę się uspokoić. Nie mogę pozwolić, by mnie rozproszył. Wspominała o tym tylko, bo wiesz, że zaraz dorwiemy się prawdy. Więc jeśli mam go pokonać, muszę mu pokazać, jak bardzo się myli. Tą niezgodność musi być miejsce, gdzie nie zgadzały się pewne numerki. Dokładnie tak. Jest 7 zgaszonych. Będę walczyć z Monokumą. Nej. Ja zawsze, kurde, jestem mega słaby w to. Dobra. Ciach. W sumie odpalmy tempo w górę. Zniszczę cię, ciulu jeden. Ciach, combo. Ciach, Monokuma, żryj i zdychaj. Dobra, jest git, ostateczny strzał. Sekret w sali biologicznej. Nie słyszę cię, la. Ej. Co się stało? Dlaczego? Może tam jeszcze coś jest? Sekret w sali, prezent z ukrytego pokoju. Światełka. Dokładnie tak. Okej, przez chwilę się zdziwiłem, o co kurde chodzi. Rozłam. No i co, Monokuma? Niespójność, o której mówi Kyoko, to... światła. Nie! O czym ty mówisz? Jakie niby światła? Jak już wspomniałem, sala biologiczna robi test za kosnicę. Właśnie, jeśli światełko się świeci, to znaczy, że ciało jest w środku. I częścią jest gigantyczna lodówka, którą tam zainstalowano. Tam też przetrzymywane są ciała tych, którzy umarli. Jeśli w jakimś slocie znajduje się ciało, wtedy też zapala się tam niebieska lampka. Innymi słowy, gdzie? Tam, gdzie światełko, tam leży ciało. Dokładnie tak, policzyłem wszystkie światełka, które tam były wraz z tym, gdzie była Mukuro. Było ich tylko 9. Ale dlaczego to ma jakieś znaczenie? Możesz mi to streścić? Tak na szybko, stary. Tak, to by wszystko trzeba streszczać. 8 światełek, 10 światełek, 6 światełek. 9 światełek nie ma sensu. Powinno być... 10. Dokładnie tak, mysiu pysiu. Tylko 10 światł powinno się świecić. Każda inna liczba jest niewątpliwie podejrzana. To oznacza, że ktoś jeszcze żyje. Podejrzana? Dlaczego? Prościzna, przypomnij sobie, kto do tej pory umarł i wszystko stanie się jasne. Racja, to jest klucz do rozwiązania tej tajemnicy. Sayaka. Pierwsza umarła Sayaka. I tutaj nie ma tu żadnej wątpliwości. Później Junko. Junko była druga. I to jest jedyna taka dziwna, moi drodzy, śmierć. Poza tym patrzcie na te rany wszystkie. Leon trzeci. Nie dało się tego upozorować. Tego również nie. Chihiro jako czwarty. Mondo. To też nie było upozorowane. Następnie Mondo. Mamy tu również Hifumiego i Take. Taka szósty, Hifumi siódmy. Mamy Celestię. Celestia była ósma. Sakura. No Sakura tym bardziej nie jest mistrzem gry. A dziesiątą ofiarą jest Mukuro. I raczej to na pewno jest Mukuro z uwagi na ten tatuaż. Tylko dlaczego ma te włosy podobne do, moi drodzy, Junko? Jedyne co, no to co mówiłem wcześniej o tym przebraniu i usuniętej pamięci.
Ale ze wszystkich tych śmierci tylko Junko jest moim zdaniem taką podejrzaną śmiercią. Czyli łącznie 10 osób? Dokładnie, każda inna liczba byłaby podejrzana. No właśnie, ale zgodnie ze światłami w sali biologicznej było wyłącznie 9 ciał. Chcesz powiedzieć, że jedno z ciał po prostu sobie wstało i... Ale ty jesteś debil, nie? Nawet na koniec. Rozumiem, mistrz gry zniszczył jedno z ciał, pozbywając się tym samym dowodu. Co? Ale gdyby faktycznie chciałby to zrobić, zniszczyłby ciało Mukuro. W końcu to ją zabił. Poza tym jej ciało było na swoim miejscu. To czyje ciało zniknęło? Nie zniknęło. Możliwym jest, że nie zniknęło żadne ciało. Ale skoro to prawda, to dlaczego liczba ciał się nie zgadza? Wliczając egzekucję Monokumy, powinno zginąć 10 osób, ale mamy tylko 9 ciał. To właśnie konkluzja, którą próbuję wam przedstawić. Ja już się pogubiłam. Jak niby liczba ofiar może być mniejsza niż liczba morderstw? Powód, przez który było mniej ciał niż morderstw, wyjaśnienie większej liczby morderstw niż ofiar. A co jeśli ta sama osoba zginęła dwukrotnie? He? Zginęła dwukrotnie? Oficjalnie mamy potwierdzone 10 morderstw, ale jedna z ofiar mogłaby być zamordowana raz, a potem raz jeszcze. Zamordowana raz, a potem raz jeszcze? W takim przypadku mogliśmy widzieć 10 morderstw, ale w sali biologicznej jest tylko 9 ciał. Racja? Technicznie masz rację, chyba, ale i tak coś takiego można z łatwością wykonać. Tak właśnie było. Brzmisz, jakbyś była tego pewna, więc możesz nam powiedzieć, kto został zabity dwa razy? To była Mukuro, oczywiście. Zanim została zamordowana jako Mukuro, i Kusawa musiała umrzeć jako ktoś inny. Jako Junko. Jako Junko umarła. Tylko dlaczego? Oto jest pytanie, dlaczego była w przebraniu Junko i... To mi się nie trzyma kupy, ale to na pewno w takim razie umarła Mukuro. Czyli mistrzem gry definitywnie jest Junko. Dlatego właśnie ciało było trzymane w sali biologicznej, aż do momentu, w którym znaleźliśmy je w ogrodzie. Nie, 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 takiś durny bełkot, zabita jak kto, jako ktoś inny? No weź. Poza tym, za kogo innego niby miała umierać? Wystarczy, że rzucimy okiem na śmiertelne rany, a odpowiedź sama nasuwa się na język. Nie widzę w tym nic oczywistego. Ty chyba masz jakieś urojenia. Kim jest osoba, pod którą podszywała się Mukuro? Nie, nie, nie klikaj. Sayaka Maizono? Nej? Czy... Tak, 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 to Junko, nie? Ranisz mnie, Makoto, twoje słowa wbijają się we mnie Dobra, nieważne. Dobra, on teraz tak wymienia wszystkich, może Kyoko coś tam powie na końcu. Zamordowana dwukrotnie. Może dam zamordowana dwukrotnie na... Junko Enoshima? Dokładnie tak. Mamy to. Te rany się zgadzają. Czyli faktycznie... Faktycznie było git, Junko. Czyli rany nie przypominają tych, które miała Mukuro? Co przez to rozumiesz? Pamiętacie, co się jej stało? I ciało zostało przebite przez masę włóczni. A Mukuro umarła od wielu ran kutych, znajdujących się na całym jej ciele. Kiedy porównamy je do ran, od których umarła Junko... One są podobne? Tak, tylko ich rany zgadzają się w 100%. To wyjaśnia, dlaczego te dwa ciała tak naprawdę były jednym. Pozwól, że to streszczę. Okej. Okay. Ciach. Junko lub ktoś o tym imieniu została zadźgana kilkoma włóczniami na śmierć. Następnie jej ciało było trzymane w sali biologicznej przez jakiś czas, zanim zostało ponownie wyciągnięte. Tyle, że tym razem zostało użyte jako ciało Mukuro i Kusaby. Cała ta krew, moi drodzy, pochodzi z kurczaczka. Junko zabiła kurczaka w takim razie, ty wretamendo! Wszystko pasuje, prawda? Rany na ciele Junko są wręcz takie same, więc to prawda? Mukuro i Junko to jedna i ta sama osoba? Co to właściwie znaczy? To oznacza, że nie było 10 ofiar, ale 9. To z kolei również oznacza, że wśród nas żyje osoba, która powinna być martwa. I ta osoba jest mistrzem gry? Kto to jest? Kto za tym stoi? Znam już odpowiedź. To Mukuro. Ona wciąż żyje. Nie, Mukuro zginęła. Masz jako dowód tego wilka, Mysiu Pysiu. Wzięła ciało Junko. I potem zrobiła tak, by wyglądało, że to ona zginęła. To by się zgadzało, gdyby nie ten tatuaż. Więc to Mukuro wciąż żyje. To musi być ona. Milczysz? To oznacza, że muszę mieć rację. Mam rację, co nie?
Mukuro nadal żyje? Czyli osobą, która umarła jest Junko? Ale... czy aby na pewno? Nie, nie ma takiej mowy. Śmiertelne rany, plik Monokumy, profil Mukuro. Myślę, że profil Mukuro tutaj dobrze się sprawdzi, ale mogę się mylić. Ciało, które znaleźliśmy w ogrodzie, to nie była Mukuro. Czyli ona wciąż żyje? Dokładnie, sprawię, że ciało Junko wyglądało jak ona. To pre... kurde, tutaj nie wiem, co za bardzo kliknąć. Co ty na to, Monokuma, poddajesz się? Dlaczego mogę kliknąć? Dobra, po prostu profilem zajadę i dobrze, okej. To było proste w takim razie. Nie, ciało, które znaleźliśmy w ogrodzie, z pewnością należało do Mukuro. Możemy być tego pewni. Wygląd i wymiary jej ciała pasują idealnie do opisu. Prawda, Kyoko? Wzrost około 169 cm, waga około 44 kg, to też chciałem sobie sprawdzić. I właśnie też wydawało mi się, że ma taką samą wagę i w ogóle. Wszystko w jej profilu jest zgodne z ciałem. Miała też tatuaż Fenrira, nie ma wątpliwości, że to ona. Dokładnie tak, ten tatuaż. Ale jeśli Mukuro nie jest mistrzem gry, to kto wciąż jeszcze żyje? Ktoś z nas upozorował swoją śmierć i dzięki temu nadal żyje. Tylko jedna osoba mogła to zrobić. A tą osobą jest, moi drodzy... tu jesteś, Junko. To ty, Ciunu najgorszy. Junko wciąż żyje. To jedyne wytłumaczenie. Jesteś tego pewien? He? Przyznaję, że jeśli Mukuro nie żyje, żyjąca Junko wydaje się jedynym wyjaśnieniem. Ej, tak, jestem pewien. Ej, no... ej, ja byłem naprawdę... ale widzieliśmy, jak została przebita. Zginęła na naszych oczach. No jedynym moim wyjaśnieniem jest to, że... kurde, mistrz gry naprawdę jakoś ingerował bardzo mocno w pamięć. No nie wiem, ona musi być w przebraniu, ale... nie wiem dlaczego. Jeśli Junko wciąż żyje, to śmierć, którą widział każdy z nas, była czymś w rodzaju fikcji. Ale sam przecież potwierdziłeś, że nie żyje, czyż nie? Kiedy o tym wspomniałeś... Położyłem swoją dłoń na martwym ciele Junko, sprawdziłem jej puls, czy oddycha, tak jak robi się to w filmach, ale... ona naprawdę nie żyje. Nie wiem, co mam powiedzieć, po prostu odeszła. Sprawdziłem dokładnie, z pewnością mogę powiedzieć tylko jedno. Umarła. Nie ma co do tego wątpliwości, Junko nie żyje. Więc pomyśl, że ona wciąż może być... musi być... zły. Czyli cofasz swoje poprzednie... ja nie cofam nic. Dalej sądzę, że to Junko. Kurde. Wiem, że starasz się jakoś wysnuć jakieś celne argumenty, jednak na razie są one... no, dupę potuc. Aha, no gorzej już nie mogłeś. Wynik tej sprawy nie został jeszcze przesądzony. O? Nie poddałeś się jeszcze, prawda, Makoto? He? Nie, oczywiście, że nie. Nie poddam się tak łatwo. Cieszę się, widząc swój entuzjazm, ale jak mamy poradzić sobie z tym problemem? Junko z pewnością nie żyje, Mukuro również z pewnością nie żyje. Obie są martwe, tak? Nie widzę, jak która z nich miała przeżyć. Cicho, bądźcie. Myślę, że trzeba spojrzeć na to z innej perspektywy. Innej perspektywy? Załóżmy, że Junko wciąż żyje. Jeśli tak, to jak udało się jej przeżyć? Jak Junko udało się przeżyć? Sam sprawdzałem, umarła. Nie ma co do tego wątpliwości. Ale istnieje jakiś sposób, żeby mogła to przeżyć? Czy to oznacza, że Junko wcale nie była tą, która zginęła? Może to nie była ona, a ktoś zupełnie inny? Może wykorzystała jakiś trik? To musi być to, co jeśli ona zamieniła się z kimś miejscami? Zamieniła miejscami? Racja, zanim włócznie ją zabiły, mogła zamienić się z kimś miejscem. Co? A dokładnie z Mukuro i Kusabą. To tłumaczy, skąd wzięło się ciało Mukuro. Właśnie, dlatego wymiary ciała pasują do profilu Mukuro, racja. Nic nie wiem na temat tej zamiany miejsc, ale... to Junko została zadźgana na śmierć, prawda? Właśnie, mówisz, że one się zamieniły miejscami? Kiedy mogły to zrobić? No tak, ciach, ciach, ciach. Tuż przed śmiercią? Użyła jakiejś techniki, niczym prawdziwy ninja? Teraz mam mindfucka trochę. Tego ma rację, ona nie mogła od tak zamienić się miejscami. To chyba błędny trop. Musi być jakieś wyjaśnienie. Z pewnością istniał moment, kiedy Junko i Mukuro mogły zamienić się miejscami. Zmieni się w momencie śmierci, po śmierci... na samym początku w takim wypadku.
Ta dwójka była zamieniona miejscami od samego początku. Co? Od samego początku? No, jak zaczęliśmy, to wydaje mi się, że to była już wtedy Mukuro. I serio, wydaje mi się, że mistrz gry, czyli prawdziwa Junko, jakoś mega ingerowała w nawet wspomnienia. Skoro wtedy się zamieniły, to zginęła Mukuro, to nie musiały tego robić w chwili śmierci, prawda? To oznacza, że osobą, którą widzieliśmy w tamtym momencie, była Mukuro. Chwila, czyli ta Junko, którą poznaliśmy na początku, to nie była Junko. To tak naprawdę była Mukuro? To my już ją spotkaliśmy? Przecież prowadziłam z nią normalną rozmowę. Kiedy pierwszy raz się spotkaliśmy, nikt jeszcze do końca nie wiedział, z kim ma do czynienia. Tak więc Mukuro mogła nam z łatwością powiedzieć, że nazywa się Junko. A dlaczego nam miała to powiedzieć w sumie? Chyba, że wykasowano jej całkowicie pamięć i na podstawie handbooka tylko wiedziała. Kurde, nie wiem, tutaj właśnie mam problem. Tutaj mam właśnie problem, mysie pysie. A my nawet nie zauważyliśmy żadnej różnicy. Ten fakt pozwolił im zamienić się miejscami od samego początku. Chwila, ale Mukuro miała tatuaż na jednej z dłoni, racja? No, to prawda. Junko nigdy takiego nie miała, co nie? Mogła go ukryć z pomocą podkładu lub czegoś podobnego. Jeśli tak zrobiła, to po ugaszeniu ciała podkład zwyczajnie się rozpłynął, odsłaniając tatuaż. Ponadto martwa Mukuro miała sztuczne paznokcie. To te same sztuczne czerwone paznokcie, które nosiła Junko, kiedy spotkała się z nami po raz pierwszy. Ale jeśli naprawdę użyła podkładu... Racja, nawet jeśli nie miała tatuażu na ręce, nie mogłam powiedzieć, że to nie jest Mukuro. To już koniec, Monokuma. Z tego już się nie wykręcisz. Zaraz, te całe podchody były ustawione od samego początku? Jeśli to prawda, to z pewnością już całkiem skomplikowany plan, żeby sprawić, by Mukuro udawała Junko. Cisza, Monokuma. Tak skomplikowany plan mógł zadziałać tylko wtedy, kiedy dwie strony ze sobą współpracowały. Ciężko mi w to uwierzyć, że współpracowały i jedna strona dała się po prostu od tak zabić. W sensie... Kurde, więc Mukuro ostateczna rozpacz połączyła siły z kimś takim jak ona. W takim razie możemy stwierdzić, że Junko również jest ostateczną rozpaczą. Co się stało? Straciłeś wolę walki? Chyba po prostu się boi. Boi? Czego mam się niby bać? Strach jest stanem emocjonalnym, który idzie w parze z nadzieją. Moja egzystencja opiera się jedynie na rozpaczy, dlatego pojęcie strachu jest dla mnie obce. To dlaczego nic nie mówisz? Bo to jakieś brednie, że niby Junko jest moją ukrytą tożsamością? Piochu, jeszcze czego? To czemu próbujesz ukryć jej prawdziwą tożsamość? Próbuję ukryć tożsamość Junko? Od kiedy niby? Nadal nie chcę się przyznać. Możesz próbować nasłuchiwać, to nie ma znaczenia. Ja i tak już wszystko wiem. Monokuma próbował ukryć tożsamość Junko nie tylko raz, lecz dwukrotnie. Zrobił to podczas ostatniego śledztwa. I może nagranie? Chodzi ci o to, że przerwał? Jak oglądałem te wywiady, to przerwał. Niby jakieś zwarcie czy coś tam poszło. Już nie pamiętam, ale to on przerwał mi oglądanko. Kiedy byłem w pokoju nagrań i oglądając nagrania naszych wywiadów z dyrektorem, no, to co? Przerwał. Dokładnie. To nie tylko monitor odtwarzacz również się wyłączył. To znaczy, że nie będzie mógł odtwarzać płyty. Co się właśnie stało? Upsik! Nie, znów nie działa to wideo. A reklamacja minęła. Co? Jak on mógł się tak zniszczyć sam z siebie? Oj tam, nieważne. Awarie mogą uderzyć niespodziewanie w każdej chwili. W końcu na tym polegają awarie. Ty ciulku, ty mały. Sprawiłeś, że nie obejrzałem tego nagrania do końca. Powodem tego było to, że nie chciałeś, żebym zobaczył prawdziwą Junko, tak? No tak. Jeśli na tym nagraniu byli wszyscy, to Junko też z pewnością się tam pokazała. Gdyby Makoto zobaczył prawdziwą Junko, byłoby to zupełnie oczywiste, że ta Junko, którą poznaliśmy, tylko się pod nią podszywała. Ta cała przerwa w zasilaniu była zwykłym zbiegiem okoliczności. W żadnym wypadku mistrz gry musiał majstrować przy zasilaniu. To pozwól nam teraz to obejrzeć. I to nie jedyny raz, kiedy próbował ukryć jej tożsamość. Mistrz gry próbował ukryć jeszcze jeden dowód, muszę go pokazać. Jeszcze jeden? Który to był? O, znowu walczymy z tym ciulem. No dobra. Dobra, dam od razu tempo w górę. Ciach. Zniszczę cię, Monokuma. Jeszcze jedno serduszko mu zostało. Monokuma, ciach, ciach, ciach. I zdychaj. Dobra, moi drodzy, mamy ostateczny strzał i to musi być w takim razie zdjęcie... Nie, nie, nie. No debilu, zdjęcie grupowe. Zdjęcie grupowe, tak, 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 tak.
O, się zaraz denerwuje strasznie. Zdjęcie grupowe, ciulku. Ojoj, jak się spocił, monokumaś. Nagranie nie było jedyną rzeczą, którą próbowałeś zatuszować. Zrobiłeś to samo z grupowymi zdjęciami. Zauważyłem to chwilę temu, kiedy rzuciłem okiem na wszystkie zdjęcia w tym samym momencie. Każda fotografia miała jeden wspólny nietypowy szczegół. Co było w nich takiego nietypowego? Nietypowy, lecz powtarzający się szczegół. To taki, że na każdym z nich Junko miała zasłoniętą twarz. Nie było widać jej mordki. Dokładnie tak, boże, znowu pączuszki. Jestem głodny. Mam na myśli twarz Mukuro, twarz Junko. Dokładnie tak, Misiu Pysiu, twarz Junko. Ten szczegół, który łączy każde grupowe zdjęcie, to fakt, że nie widać tu jej twarzy. No tak, 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 już nie pokazuj, no widziałem to za pierwszym razem. Ciężko uwierzyć, że przypadkiem na każdym z tych zdjęć akurat ta jedna osoba ma zakrytą twarz, nie sądzicie? A w dodatku na wszystkich zdjęciach Mukuro jest w pełni widoczna. Mówiąc inaczej, w momencie robienia zdjęć ta dwójka dalej się nie zamieniła. Mając to wszystko na uwadze, nie ma wątpliwości, że dziewczyną, która ukryła swoją twarz, jest prawdziwą Junko. Dlatego właśnie dostaliśmy zdjęcia, na których nie pokazuje swojej twarzy. Gdybyśmy mogli zobaczyć jej prawdziwą twarz, to okazałoby się, że Junko ze zdjęć nie jest tą samą osobą, którą poznaliśmy. Xanadu! Wierzę, że wszystko, co powiedział Makoto, jest prawdą. Junko i Mukuro zamieniły się miejscami, zanim je jeszcze poznałyśmy. Więc zabiła Mukuro, która przez ten czas udawała Junko, fabrykując tym samym swoją śmierć. Jednak prawdziwa Junko nadal żyje. I to właśnie ona stoi za tym wszystkim, za zabójczą grą. To ona jest prawdziwym mistrzem gry i jednocześnie ostateczną rozpaczą. Xanadu! Razy dwa! W ten sposób tożsamość i zbrodni mistrza gry zostały ujawnione. Nie, czekaj, chwilka! Nie próbuj się wykręcać, nie ma tu już miejsca na dalsze debaty, nie masz już gdzie uciec. Udowodnię ci twoje winy tu i teraz. Co teraz? Kulminacyjny? Okej. Dobra, moi drodzy. Wow. Dobra, mamy na wstępie tę zamianę. Czyli Junko to tak naprawdę Mukuro. Akt drugi. Ciach, 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 ciach. I moi drodzy, Mukuro zginęła. Akt drugi. Wzięła to ciało. Misz gry wziął ciało. Mukuro. I położył tutaj. Przebrał się misz gry, czyli Junko, i chciał mnie zaatakować. Tak, o to chodzi. Ciach, ciach, założył tę maskę. Wydaje mi się, że to o to dokładnie chodzi. I w ostatniej chwili przyszła, moi drodzy, Kyoko. Nie, dobra, tutaj był, moi drodzy, chyba ten nóż. I w tym momencie... Albo może, moi drodzy, to było tak na przykład? Tutaj jeszcze muszę się zastanowić. W akcie piątym na pewno jest to, że znaleźliśmy ciało. To jest tutaj. Znaleźliśmy ciało i ciało na samym końcu zrobiło bum bum. Dokładnie tak. I wszystko Junko, czyli prawdziwy mistrz gry, obserwował. Tutaj nie wiem za bardzo co. Ale chyba, że... Nie no, ciało nie pasuje. A, dobra, dobra, dobra. Porąbało mi się. Okej. To nie pasuje tutaj. Czyli, moi drodzy, to tutaj. Misz gry ściąga tę maskę i nakłada ją na Mukuro. Okej. W takim wypadku... Może to w ten sposób. Po tym jak przybyliśmy do tej szkoły, poznaliśmy Junko Enoshime, ostateczną fashionistkę. Ale to nie była prawdziwa Junko. To była tak naprawdę Mukuro. Dokładnie tak. Dziewczyna, którą wtedy widzieliśmy, to była 16. uczennica, która zajęła miejsce Junko. I imię tej dziewczyny to Mukuro Ikusaba. Ale nie minęło dużo czasu, zanim umarła z rąk Monokumy. Innymi słowy, z rąk mistrza gry. Junko Enoshime. Następnie mistrz gry wziął ciało. Jej ciało było przetrzymywane w sali biologicznej, która została przerobiona na kostnicę. Do momentu, w którym Junko zdecydowała się, by użyć tych zwłok. Tup, 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 tup. I ciach. Dokładnie tak. Junko przeniosła zwłoki z sali biologicznej, używając plandeki, by przenieść ciało do ogrodu. Sfabrykowała morderstwo, by móc wrobić w nie Kyoko, która była kulą u jej nogi. Nie pykło jej. Oj bardzo, i tutaj mam zagwozdkę, czy dobrze. W międzyczasie chciała, żebyśmy myśleli, że Mukuro wciąż żyje i ukrywa się gdzieś w tej szkole. Ciach.
Nie, no właśnie. To może tak? W międzyczasie chciała, żebyśmy myśleli, że Mukuro wciąż żyje i ukrywa się gdzieś w tej szkole. Ciach? Nożyk działa? Ciach? Dobra, działa. Porąbały mi się po prostu te stenki. Dlatego założyła maskę i mnie zaatakowała. Dokładnie tak. I tutaj już wszystko będzie dobrze. Ciach, ciach, ciach. Kiedy upewniła się, że dobrze przyjrzałem się masce, uciekła z pokoju. I założyła maskę właśnie na to ciało. I wtedy włożyła tę samą maskę na ciało Mukuro. Zrobiła to, żebyśmy myśleli, że napastnik i ciało to ta sama osoba. Chciała, żebyśmy uwierzyli, że do tego morderstwa doszło całkiem niedawno. Ale ci bardzo nie pykło, mysiu pysiu. O jak bardzo. I na końcu przez to podłożenie bomby na ciele była w stanie zniszczyć pozostałe dowody. Musiała ukryć prawdziwą tożsamość z tego ciała. Musiała mieć pewność, że nie dowiemy się, że to właściwie ta sama osoba, którą spotkaliśmy na początku. To jest prawda, stojąca za morderstwem Mukuro. A za tą osobą, która tego dokonała, była prawdziwy mistrz gry. Ten, który kontroluje Monokumę. Jest to Junko. Monokuma! Junko! Mam cię, prawdziwa Junko Enoshima. Dokładnie. Tak. To jeszcze tajemnica szkoły, moi drodzy. To jest cała historia stojąca za całym tym incydentem, więc co masz do powiedzenia? Okej. Mamy, moi drodzy, mistrza gry. W czym problem? Znowu się zepsułeś? Nie wywiniesz się nam, nawet nie próbuj. No weź, to pora, żebyś pokazał swoją twarz. Nie jesteś żadnym zagrożonym gatunkiem. Jak długo masz zamiar się jeszcze ukrywać? Poddaj się, Junko, gra skończona. Skończona? Naprawdę myślicie, że ta historia się skończy wraz z końcem tej rozprawy? Mylicie się, jest jeszcze wiele do zrobienia. What? Okej. Okay. Ciach, ciach, ciach. I przyszła, moi drodzy, Junko. W jaki sposób tak szybko? Ostateczna rozpacz. Junko Enoshima. To jest koleżanka. To jest... Narobiłaś strasznie dużo złych rzeczy. Zaprawdę wyczekiwałam was. Tak długo czekałam, aż pospólstwo takie jak wy nareszcie się pokaże. Pierdul się. I tutaj, moi drodzy, zakończymy sobie dzisiejszy odcinek. Przepraszam, muszę to podzielić, moi drodzy, mimo wszystko na dwie części, bo ta nagrywka jest... Ja jestem już jakby po całej nagrywce. Jest mega długa, jest strasznie długa ta rozprawa. Moi drodzy, w następnym odcineczku zakończenie Danganronpy. Myślę, że ładnie sobie podzieliłem tę rozprawę. Dowiedzieliśmy się, kto jest mistrzem gry, a w kolejnym, moi drodzy, zewnętrzny świat, rozpacz i różne, moi drodzy, tajemnice. Tymczasem to by było tyle na dzisiaj. Jeśli dzisiejszy odcinek wam się spodobał, nie zapomnijcie zostawić tego super kciuka w górę i widzimy się już niebawem. Przypominam również o możliwości wspierania kanału w opisie tego filmu. Niebieski guziczek wesprzyj. Każdy ze wspierających dostaje przeróżne bonusiki, a ja dziękuję ślicznie wszystkim wspierającym, w szczególności Loki7, Wren oraz Anna. Dzięki ślicznie za wsparcie kanału. Trzymajcie się, pa, pa!